Cześć, z tej strony Agnieszka i zaprezentuję tobie czasownik Estar. Najpierw zajmiemy się zagadnieniem, do czego w ogóle służy czasownik Estar. I oznacza on tyle, co być, przebywać, znajdować się, czuć się. Czasownik ten odnosi się zarówno do ludzi, jak i rzeczy. Służy do wyrażania położenia danej rzeczy, a także stanów fizycznych. Oczywiście to tylko regułka. Najlepiej można to zobaczyć. Na przykładach, jakie dla Ciebie przygotowałam. A zatem, jakie są najczęstsze użycia czasownika estar? Przyjrzyjmy się temu z bliska. Po pierwsze, gdy chcemy wyjaśnić, w jakim dniu jesteśmy lub w którym miesiącu jesteśmy, bądź ile jest stopni, każda z tych rzeczy jest zmienna. I tak na przykład estamos, a tres de Abril jesteśmy w trzecim dniu kwietnia. ESTAMOS EN MARZO Jesteśmy w marcu, czyli że jest marzec i że jest trzeci kwiecień. Do temperatury również używamy ESTAR. ESTAMOS A SIETE GRADOS BAJO CERO Jesteśmy w siedmiu stopniach poniżej zera, czyli jest 7 stopni na zewnątrz. A używamy czasownika ESTAR tylko wtedy, kiedy w danym momencie znajdujemy się właśnie w miejscu, w którym jest ta temperatura. To, co jest najważniejsze, to, że czasownik estar służy również do wyrażenia emocji i cech zmiennych. Luis está muy nervioso. Tiene una entrevista de trabajo dentro de 15 minutos. Y Luis jest bardzo zdenerwowany rozmową o pracę, którą ma za 15 minut. Czasownik estar został tutaj użyty, dlatego że to, że Luis jest nerwowy, jest chwilowe. I jest nerwowy, ponieważ ma rozmowę o pracę, to nie jest jego cecha stała, ponieważ do cech stałych użylibyśmy tutaj czasownika ser. Ser, ale o tym w innej prezentacji. Na razie skupmy się na czasowniku estar, czyli luis está nervioso w danym momencie. O jest to mój triste normalmente soy alegre. Dzisiaj jestem smutna, a zazwyczaj jestem wesoła. Tak jak na poprzednim slajdzie zobaczyliście użycie jedynie czasownika estar, tak tutaj możecie zobaczyć, jak to jest naprawdę. Czasownik E-star został użyty do wyrażenia emocji, że dziewczyna jest smutna, ponieważ tylko dzisiaj jest smutna, ale zazwyczaj jest wesoła, dlatego zazwyczaj jest wesoła, został użyty czasownik ser, ponieważ jest to cecha stała, a dzisiaj tylko jest smutna, w związku z czym jest to czasownik estar ponieważ jest to cecha zmienna. Nie zostanie smutna chyba na zawsze. Czasownika estar można używać w wyrażeniach w połączeniu estar plus a. Kiedy pytamy albo mówimy o cenie rzeczy, które mogą zmieniać swoją wartość. No i zobaczymy teraz przykłady. A cuánto están las fresas? Están a euro. Czyli po ile są truskawki, są po jedno euro. Dokładne tłumaczenie. Skupmy się teraz na wyrażeniach stałych z czasownikiem estar. Tengo un nuevo trabajo y estoy contento. Mam nową pracę i jestem zadowolony. Został użyty tutaj czasownik estar, dlatego że chłopiec, czyli chłopak jest zadowolony, ponieważ ma nową pracę. Nie wiemy jak długo potrwa to jego zadowolenie, aczkolwiek w danym momencie jest zadowolony, więc jest to cecha zmienna. El banco ya está cerrado. Bank już jest zamknięty. Zawsze, kiedy mówimy, że coś jest otwarte bądź zamknięte, używamy czasownika estar, ponieważ bank może być albo zamknięty, albo otwarty. Może okno być zamknięte bądź otwarte i wówczas byłoby, że la ventana está cerrada, czyli jest zamknięta, bądź está abierta, jest otwarte. Życie to cecha zmienna. Czyli bycie żywym bądź umarłym jest cechą zmienną. I tak właśnie w tym przykładzie. Los peces que me regalaste, todavía están vivas. Czyli rybki, które mi podarowałaś, jeszcze są żywe. Jeszcze ich życie się nie skończyło. Tak więc jest to cecha zmienna. To, co już wcześniej wspomniałam. Estar abierto. latienda tienda está abierta. Że sklep jest otwarty. W tym momencie jest otwarty, Na pewno w nocy będzie zamknięty, Więc dlatego to zmieniamy. Estar de vacaciones. Los padres de Susana están de vacaciones. Rodzice Susany są na wakacjach. Zawsze w ten sam sposób to wyrażamy. Estar de vacaciones. Być na wakacjach. Jest to również coś tymczasowego. Estar soltero. Mi hermano está soltero. Mój brat jest wolny, stanu wolnego. Co ciekawe, w hiszpańskim bycie zamężnym bądź żonatym też jest stanu zmiennego, czyli estoy casada, estoy divorciada. Czyli Hiszpanie z góry zakładają, że można się rozmieść. Estar cansado. Estoy cansado de tus bromas. Jestem zmęczony. Twoimi żartami. Ponownie, na zawsze chyba ta osoba nie zostanie zmęczona. Podsumowując, jeżeli w zdaniu jest przyjmek N, czyli w lub na i jest to rzecz określona, zawsze używamy czasownika estar. To znaczy, że rodzajnik musi być L lub la. Na przykład, el perro está en la calle. Los perros están en la calle. Są to określone psy, dlatego używamy czasownika estar. To samo tyczy się, kiedy jest zajmek określony. Na przykład mi amigo, czyli mi amigo, mój kolega, jest to określony kolega. Está en casa, jest w domu. Wówczas znowu używamy czasownika estar. Proszę o tym pamiętajcie. To jest naprawdę istotna rzecz. Bardzo często dostaję pytanie, dlaczego w zdaniu Mikasa Esta en Polonia używam czasownika estar, a dlatego, że mój dom się znajduje, jest to położenie, mimo iż to jest coś stałego, bo nie przeniosę swojego domu na ramieniu gdzie indziej, to jest to coś jest to miejsce. I w momencie kiedy jest miejsce i opis, to zawsze wygrywa miejsce. Także o tym także pamiętajcie. Estoy feliz que estudias conmigo, czyli jestem zadowolona, szczęśliwa, że uczysz się ze mną. Mam nadzieję, że to nagranie troszeczkę ci przybliżyło, jak tworzyć zdania z czasownikiem Estar i jak nie mylić go z pozostałymi czasownikami być w języku hiszpańskim. Tymczasem, muchísimas gracias i y nos vemos pronto.